zmęczony już szaleństwem, jak statek pijany. Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy i kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany. Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy. Kogoś, kto jasną duszą życie mi ukoi, iżbym w spokoju Bożym wypoczął po męce. Kogoś, kto rozszalałe myśli uspokoi, kładąc na moich oczach miłosierne ręce. Szanowni Państwo, witamy Państwa najserdeczniej. Witamy Was, przyjaciele, i tyle w nas radości, bo znowu zieleń, scenografia Sebastiana Ludwika Kudasa, jakże piękna. Znowu światła tyle w piwnicy i co najważniejsze, że zechcieliście przybyć, że jesteśmy razem, a my wzruszeni. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Wam, przyjaciele, za Wasze dobre myśli, za uśmiechy i za dzisiejszą obecność w piwnicy pod Baranami. Dzięki Wam możemy mieć przekonanie, że to, co czynimy w nasze święte soboty, ma sens. Samo kiedyś czytłych dzików, to jest ile części roku. Każdy dzik miał w sobie wieprzowinę, a jest szynki, kiełbasy, prosiątka. Liczne drobnie żonko za sztukę, w upieczeniu całkowitym tych podymców. Stało tamem 12 jeleni, także całkowicie upieczonych. Ze złocistymi rogami, ale do admirowania. Nadziane były rozmaitą zwierzyną, słuchać słów prawdy i pokrzepienia, jak to bywa u nas już od 50 lat. Fragment Pisma Świętego przeczyta Agata Półtora. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Straż przy grobie. A w dzień, który następuje po przygotowaniu, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i powiedzieli: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten oszust jeszcze za życia powiedział:
po 3 dniach zmartwychwstany. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, aby jego uczniowie nie przyszli i nie wykradli go i nie rozpowiadali wśród ludu. Powstał z martwych. To ostatnie oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni zabezpieczyli grób, pieczęcując kamień i ustawiając straż. Oto słowo Boże. Niech wam się miłość ziści, ta, której świat mój głodny. Niech wam rozpala myśli od iskry do pochodni. Zanim odejdę w tę nicość, co chce mnie ze mnie ograbić, takiej miłości wam życzę, by dla niej dać się zabić. Proszę państwa, święta wielkanocne to piękny czas, w którym symboliczne obrzędy religijne mieszają się razem z tradycją ludową oraz przyrodą. To czas oczekiwania na pierwszą zieleń, na odradzanie się przyrody i budzenie się jej do życia. Julian Tuwim, którego chcę za moment tutaj przywołać, napisał przepiękny wiersz o drzewach na wiosnę. Połóż dłonie na korze twardej, szorstkiej jak orzech. Czujesz, jak o tej porze bije serce w pniu, w dębie serce dębowe, w brzozie serce brzozowe, w wierzbie serce wierzbowe, serca żywych drzew. Cóż, proszę państwa, z okazji tychże świąt życzę państwu miłości, miłości i jeszcze raz miłości, czymkolwiek by ona nie była, byle pozbawiona udawania. Wszystkiego dobrego, wesołych i spokojnych świąt. Bogdan, jak zwykle tak pięknie powiedział, by serce o mocy w mojej skromnej piersi. Wzruszyłam się, ale tak już jest w piwnicy. Jak się wyjdzie na scenę, nawet jak scena jest zlikwidowana, to się tak pięknie mówi. Bogdanie, nic więcej nie dodam, poza tym, że życzymy sobie wszyscy, jak tu jesteśmy, artyści i wielbiciele, no bo tu są sami wielbiciele piwnicy pod baranami. I niech tak trwa, jak to młodzież mówi, aleluja do przodu. Kochani, najlepsze życzenia. Sorry, ale to są klimaty piwnicze. Wszystkiego najlepszego. Panie i panowie, za chwilę podzielimy się jajeczkiem. Potem będziemy wspominać, marzyć, opowiadać sobie różne bajki prawdopodobne. I będzie niezwykle piękne. Ale zanim to nastąpi, trzeba poświęcić te pokarmy, te dane. I uczyni to zawsze uśmiechnięty, w nienagannej sutannie nasz piwniczny kapelan, ksiądz Michał Ceglarek. Dobrodzieju. Tak jak było przed chwilą przeczytane w Ewangelii, że faryzeusze, arcykapłani, uczeni w piśmie, myśląc, że zamkną miłość Chrystusa kamieniem w grobie, że na tym się sprawa skończy. I właśnie stąd płynące moje życzenia, aby nic w waszym życiu, żaden kamień nie spowodował zamknięcia tej miłości, którą mamy nieść jako ludzie wobec siebie. A tego dzisiaj szczególnie światu potrzeba. Miłości, a miłość zawsze rodzi pokój.
tego Państwu na nadchodzące święta Wielkiej Nocy serdecznie życzę. I skoro zostałem wywołany jako do tablicy, aby to wszystko stało się naszym wspólnym udziałem, prośmy Pana Boga o hojne błogosławieństwo, abyśmy rzeczywiście te dary, które z Jego łaski otrzymujemy, żebyśmy potrafili nimi się dzielić i aby one służyły naszemu zdrowiu i życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław ten chleb, te jajka, wszystkie smakołyki przygotowane z Twojej dobroci. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czyli teraz będzie potrzebna woda i jest. W duchu papieża Franciszka, który nikomu niczego nie żałuje. Wszystkiego dobrego.